To jest krótki i poglądowy film dla kolegów, którzy mają działający i przetestowany sprzęt umożliwiający nawiązywanie łączności przez geostacjonarnego satelitę OSCAR-100 i używający program SDR Console i WinLink. Zakładam, że mamy zainstalowany program SDR Console oraz działający program WinLink, WinLink Express. Dodatkowo instalujemy program Varasat ze strony Rosmodem WordPress.com. Ściągamy go, wersję dla satelity QO100. Rozpakowujemy. I uruchamiamy z przywilejami administratora. Uruchamiamy i wszystko pięknie wygląda. Program zainstalował się w katalogu głównym dysku C w katalogu Vara. Nazywa się Varasat. Dodatkowo należy jeszcze zainstalować program, który utworzy nam dwa wirtualne kable audio łączące wejście i wyjście SDR Console z programem Varasat. Możemy to zrobić za pomocą dwóch programów. Albo VB Audio, albo Virtual Audio Cable. Pierwszy umożliwia za darmo utworzenie jednego wirtualnego kabla audio. Po niewielkiej opłacie możemy mieć dwa kable. Drugi jest bardziej elastyczny i ma możliwość tworzenia nawet do 256 kabli audio. Tego właśnie użyłem i ten polecam. Ściągamy. Instalujemy. Ja już mam go zainstalowanego, więc nie będę robił tego ponownie. Program instaluje się w tym katalogu. Uruchamiamy go. I tworzymy dwa wirtualne kable. Ustawiamy częstotliwość propagowania. Ja ustawiłem na najwyższą. I klikamy Set. Otwieramy zakładkę Audio Properties. Może być potrzebny restart komputera po tej operacji. Po uruchomieniu SDR konsole w okienku Receive pojawiają nam się tutaj te dwie linie, pierwsza i druga. Wybieramy linię pierwszą natomiast w okienku Transmit wybieramy linię drugą. Ustawiamy kluczowanie Vox i parametry Vox Gain. No ja ustawiłem na 14, żeby on może szybciej zadziałał. Mod ustawiamy oczywiście na USB i szerokość pasma na 3 kHz. Uruchamiamy program Varasat. Ja mam tutaj skrót gotowy. W ustawieniach Soundcard w Device Input ustawiamy linię pierwszą, a Device Output linię drugą. Można też próbować bawić się tutaj wzmocnieniem i tak dalej. Ja tego nie ruszałem i to działało. Zamykamy program. Uruchamiamy program WinLink Express. W zakładce Open Session ustawiamy Vara Radio Only. Vara Radio Only. Klikamy Open Session.
i w ustawieniach klikamy na VARa TNC Setup. Tutaj musimy wpisać ścieżkę dostępu do programu VARASAT, który przed chwilą zainstalowaliśmy. C VARa VARASAT EXE. Klikamy Update. Ponownie przechodzimy w ustawienia. Ustawienia Radio Setup. I tutaj musimy w Select Radio Model ustawić na Manual. Serial Port None i Update. W polu znaku wpisujemy IS0GRB. W ustawieniach częstotliwości możemy sobie wpisać częstotliwość bramki VARa, ale nie musimy. Zamykamy sesję i sprawdzamy, czy wszystko działa. Przechodzimy do SDR konsole. Ustawiamy częstotliwość na 10 GHz, 489 MHz, 635 kHz. To jest częstotliwość bramki IS0GRB. Możemy też próbować włączyć lub wyłączyć wyciszanie odbiornika w trakcie nadawania lub nie. Ja miałem włączone, testowałem wyłączone, ale nie zauważyłem różnicy w transmisji. Dodatkowo miałem ustawiony AGC na medium. Wydawało mi się, że to poprawia trochę jakość łącza. Uruchamiamy program WinLink. Open Session. Powinien się uruchomić automatycznie VARASAT. Sprawdzamy. Jest. I tu piękna funkcja, którą dodał programista VARASAT. Kalibracja naszego systemu. Rough Tuning. Program wysyła ping i odbiera. Teraz sprawdzimy, jaka jest częstotliwość, czy jest właściwa. O, nawet nieźle. TX na 0, RX na 117 powinno być w granicach normy. Zamykamy sesję. Spróbujemy utworzyć jakąś wiadomość. Wiadomość na przykład do SQ5GLU dla społeczności MASR. Post to Outbox. Uruchamiamy sesję. VARa uruchomiona. I działamy. Użycie procesora jest mocne, bo nagrywam przy okazji ten filmik, ale zwykle jest rzędu 30%. Sesja zakończona. Mail wysłany. Mam nadzieję, że też Wam się uda. Pozdrawiam wszystkich. 73.